Zadłużenie mieszkańców bloków należących do Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie jest tajemnicą. Spółdzielnia ma jednak z tego powodu niemały problem. No niestety temat jest ciężki. Jest to ogólnopolski problem, także i naszej spółdzielni. To zadłużenie od kilku lat kształtuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Dochodzi do 4 milionów w sumie. Największe trudności sprawiają mieszkańcy zalegający z dużymi kwotami. Części z tych pieniędzy nigdy nie uda się odzyskać, choć w spółdzielni podejmują w tym kierunku różne działania. Najczęściej wiążą się one jednak z dodatkowymi kosztami. Ilość zalegających takich powyżej 3 miesiące, bo to jest największy problem tych ludzi, to jest około 600 osób i samo zadłużenie tych osób dochodzi do 3 miliona złotych. I w związku z tym w takich przypadkach już musimy kierować sprawy do sądu, do komornika. Dłużnicy mogą spać spokojnie. W spółdzielni jest aż 80 wyroków eksmisyjnych. Problem w tym, że nie ma mieszkań, do których można by przeprowadzić eksmisję. Kary za to spółdzielni płacić musi miasto. Mamy już kilka spraw wygranych. Praktycznie każdą sprawę, którą skierujemy do sądu przeciwko gminie, mamy wygraną. W sumie gmina do tej pory zapłaciła spółdzielni około 145 tysięcy złotych. No w tej chwili trwają rozmowy na temat dalszych mieszkań z gminą. Być może obejdzie się bez skierowania spraw do sądu. Ostrowiec, podobnie jak inne samorządy, boryka się z problemem budownictwa socjalnego. W miarę możliwości lokale są jednak spółdzielni przekazywane. To jednak tylko kropla w morzu potrzeb. Dłużników zalegających spółdzielni duże kwoty przybywa. I w tym roku od gminy, teraz dopiero na jesieni, otrzymaliśmy 3 mieszkania socjalne dla 3 rodzin, których łączne zadłużenie wynosi ponad 110 tysięcy złotych. Także to daje obraz, jakie to są zadłużenia tych największych dłużników, dochodzące do 50 tysięcy złotych. Problem w tym, że do lokali socjalnych spółdzielnia również kierować musi mieszkańców według określonego klucza. Często więc usuwa się tych, którzy stwarzają zagrożenie dla innych. Jeżeli już otrzymamy taki lokal socjalny, to w pierwszej kolejności kierujemy tych lokali osoby zakłócające spokój, nieprzestrzegające regulaminu porządku domowego, stwarzające zagrożenie dla mieszkańców i właśnie w tej pierwszej kolejności jesteśmy zmuszeni do przeprowadzenia eksmisji tych osób. Za osoby niepłacące czynszu płacić muszą tak naprawdę ci, którzy problemów z uregulowaniem opłat w spółdzielni nie mają. Najliczniejszą grupę stanowią ludzie starsi, pobierający emerytury i renty.